Dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Gliwic i zachęcam do refleksji nad Słowem Bożym, które czytam najpierw z Księgi Sędziów z 5 rozdziału 31 wiersza. Ci, którzy Pana miłują, są jak słońce, gdy wschodzi w swojej mocy. I drugi fragment Ewangelia Mateusza. Pan Jezus Chrystus mówi: Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. I modlitwa na Światowy Dzień Pokoju z 1985 roku. My jesteśmy jedyną Biblią, którą opinia publiczna jeszcze czyta. Moi drodzy, skojarzenia ze światłem mamy bardzo różne, raczej pozytywne z tych chrześcijańskich, no to przecież prawdziwa światłość przyszła na świat, ale też mówimy o tym, że nadzieja jest takim światłem w tunelu, nadzieja jest jasnością, prawda jest jasnością, bo przecież w świetle ustępują mroki kłamstwa. I my dzisiaj dostajemy bardzo wyraźne przykłady. Nie da się chyba, chciałoby się powiedzieć, jaśniejszych przykładów użyć, jak to, że mamy być jak słońce, które wschodzi w swojej mocy, a więc słońce, które najmocniej świeci, jest najjaśniejsze, mocne. I wreszcie to, co Pan Jezus powiedział, że mamy być jak miasto położone na górze, którego nie można ukryć. Przypomniała mi się taka sytuacja z mojego pierwszego wyjazdu do Izraela z grupą parafialną w 2013 roku. Przygotowywałem się wtedy do kazania, które wygłaszałem w kościele na rynku w Jerozolimie, w centrum Jerozolimy. I właśnie mówiłem o światłości, i kiedy przyjeżdżaliśmy wieczorem autobusem, na takim wzniesieniu były jakieś bloki, jakieś domy, był półmrok i bardzo pięknie widać było to miasto, które biło blaskiem z okien domostw, które tam się znajdowały. No jakkolwiek byśmy chcieli to miasto ukryć, no to chyba wszyscy musieliby wszystko pogasić, pozasłaniać okna, żeby nic nie było widać. No i właśnie nie da się być chrześcijaninem niewidocznym. Mamy być właśnie jak słońce i jak to miasto położone na górze, którego się nie da ukryć. Co to dla nas oznacza? Oznacza to, że to, jakie świadectwo składamy na co dzień, w jaki sposób żyjemy, jak się zachowujemy, to jest właśnie taka Biblia, o której ta modlitwa na Światowy Dzień Pokoju mówiła, którą być może jeszcze społeczeństwo wokoło przeczyta. To nasze świadectwo, to nasze światło, to nasze postępowanie, nasze zasady, nasza miłość do Chrystusa i do drugiego człowieka ma być zachęceniem do Ewangelii, do Chrystusowego światła. I życzę każdemu z Was i sobie, żebyśmy byli takimi pochodniami chodzącymi pośród mroków ciemności, zwiastunami nadziei, pokoju, prawdy, aby każdy, kto spojrzy na nas, miał dobre, pozytywne skojarzenie i widział w nas właśnie to Chrystusowe światło. Niech Pan Bóg doda nam odwagi, mocy i siły do składania dobrego, jasnego, jak słońce, świadectwa o Panu Jezusie Chrystusie, świadectwa prawdy. Życzę Wam miłego, dobrego dnia i dalej wspaniałych wakacji.